Witam Was bardzo serdecznie. Zapewne znacie danie bez stroganów. Dzisiaj go zrobię trochę inaczej. Dodam dużą ilość warzyw. Zapraszam. Do przygotowania tej potrawy potrzebujemy pieczarki obrane i przekrojone na połówki, czerwona papryka pokrojona w paseczki, różyczki brokuła, bulion wołowy, cebula pokrojona w piórka, polędwica wołowa oczyszczona i pokrojona w paseczki, brędy, chrzan, śmietana, masło klarowane do smażenia, sól i świeżo zmielony czarny pieprz. No to zabieramy się do pracy. W garnku rozgrzewamy łyżkę masła klarowanego. Dodajemy pieczarki i smażymy około 2 minuty. Dodajemy paprykę. I brokuły. Smażymy jeszcze jakieś 3 minuty. Jak warzywa się lekko podsmażą, dolewamy bulion. Zamykamy garnek i dusimy jakieś 5 minut. Sprawdzamy, czy brokuły nam zmiękły. Jeśli nie, to jeszcze na trochę musimy przykryć. Na patelni obok garnka rozgrzewamy łyżkę masła klarowanego. Taką porządną. Gdy masełko się ładnie rozpuści i będzie pięknie pachniało, dodajemy cebulę. I smażymy, aż się zeszkli. Dodajemy polędwicę wołową pokrojoną w paseczki. Pamiętajcie, żeby każde mięso przed obróbką cieplną wyjąć co najmniej pół godziny wcześniej z lodówki, żeby miało temperaturę pokojową. Wołowinę smażymy na dość wysokim ogniu, mieszając cały czas, żeby się ładnie przysmażyła. Warzywa już wyłączyłam, bo widzę, że brokuły są miękkie, papryka też, dlatego poczekają, aż skoczą za chwilę do mięsa. Gdy zobaczymy, że mięsko jest już prawie podsmażone, dolewamy brędy i podpalamy. I czekamy, aż płomienie zgasną. Jeszcze chwilkę smażymy i dodamy warzywa. Jeśli nie macie takiego palnika w domu, możecie użyć po prostu zapałek. Tylko ważne, żeby to były długie zapałki, bo możecie się troszkę przypalić. Dodajemy chrzan. No i super pachnie. Uwielbiam chrzan. Tam jeszcze trochę. I śmietanę. Mieszamy. Po dokładnym wymieszaniu dodaję warzywa z garnka. Dokładnie mieszamy, doprawiamy całość solą i pieprzem i mamy gotowe danie. Proponuję podać je w głębokich miseczkach, żeby warzywa i mięso miały również trochę sosu. Dlatego najlepiej nakładać chochelką. Możecie do gotowego dania dodać ziemniaki albo ryż. Na pewno będzie fajnie smakować. Mi wystarczy jakaś świeża bagietka albo chleb wiejski, właśnie taki mam z Leclerca.
I no cóż, nie będę się krępować i nawet przy Was sobie zamoczę trochę w sosie, bo uwielbiam to robić. Cudowności. Musicie to zrobić w domu. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć.